Dzień dobry. Mam przyjemność powitać Państwa tu na Jasnej Górze i będę opowiadał dzisiaj o filmowym regionie, filmowej jurze krakowsko-częstochowskiej. A że będąc przekornym, to zaczynam od końca, bo jak sama nazwa wskazuje, powinienem zacząć od Krakowa, a skończyć w Częstochowie. A ja zaczynam w Częstochowie, aby skończyć w Krakowie. Filmowcy chętnie odwiedzali to miejsce i wspomnę tutaj o kilku filmach. Pierwszy film to Popiołuszko, wolność jest z nas. Oczywiście o naszym księdzu, który zginął w tragicznych okolicznościach. I to jest film Rafała Wieczyńskiego. Kolejny film to film Klecha. Historia o księdzu, który pomagał naszym strajkującym robotnikom w Radomiu w 1976 roku i zginął w niewyjaśnionych okolicznościach do tej pory. No, przypuszcza się, że sprawcami byli ci sami, którzy zabili księdza Popiełuszkę. Tak się złożyło, że zupełnie niedawno miałem okazję w Łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym oglądać ten film, gdzie prezentował go reżyser Jacek Gwizdała i właśnie tam dowiedziałem się więcej na temat tego filmu, który, tak jak widzicie Państwo, jest w bardzo dobrej obsadzie. Franceski, Danuta Stenka, Artur Żmijewski. Tam dowiedziałem się, dlaczego film nie jest wydystrybuowany. Producent, który to produkował, no niestety nie wywiązał się do końca z finansów i powstały długi. Decydenci z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zadeklarowali, że spłacą te długi, jeżeli film zostanie oddany w ręce dystrybutora. To jest firma Monolith i dystrybutor przemontuje sobie ten film według swojego uznania. Sceny, które widzimy na tych obu filmach, to są sceny pielgrzymek, które docierają tu na Jasną Górę. I powiem Państwu, że przyznam się, że nie byłem, nigdy nie uczestniczyłem w takiej pielgrzymce, natomiast miałem okazję widzieć ten moment, kiedy pielgrzymi tutaj tą aleją jasnogórską, chyba tak się nazywa ta aleja, docierają na Błonia przed klasztor, tu klęczą, tu się modlą i tu się cieszą tym, że udało im się pokonać słabości i dotarli. I jest to taka naprawdę podniosła scena. No, ja uczestniczyłem w tym w charakterze obserwatora, widza, ale ten nastrój mi się udzielił. Pokażę Państwu kilka zdjęć właśnie z tej chwili. A może mieliście Państwo okazję, przyjemność oglądać serial Tajemnice Jasnej Góry? Takie krótkie odcinki, 25-minutowe, 5 odcinków, gdzie w rolę przewodnika wcielił się Radosław Pazura. Gdyby spytać widzów, jaki film najbardziej się kojarzy z Częstochową, to sądzę, że większość wymieniłaby film Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ale tym razem nie będę opowiadał, ponieważ już raz to robiłem. Odsyłam Państwa do mojego materiału. Nie oddalając się zbytnio od Częstochowy, zabieram Państwa do malowniczych ruin w miejscowości Olsztyn, których no nie mogli pominąć filmowcy. Parkuję swój wehikuł na ulicy Kaspra Karlińskiego, bohatera, który poświęcił życie swojego syna w obronie tego zamku. Wspinam się po tym łagodnym zboczu w kierunku baszt, które pozostały po tej warownej budowli.
międzyczasie zmieniła się trochę pogoda i zaczął pruszyć śnieg, ale to nam nie przeszkodzi. Tylko atrakcyjni nam zwiedzanie tych miejsc. Ale pora przejść do omawiania miejsc filmowych. I zacznę od miejsca według mnie najbardziej eksploatowanego przez filmowców. I o dziwo nie jest to miejsce zlokalizowane na samym szczycie wzniesienia, ani pośród właśnie tych malowniczych murów, skał i baszt, tylko nieco niżej. Spójrzcie Państwo. W tej chwili widzicie Państwo na swoich ekranach materiał, który przygotowałem dla potrzeb filmu Jerzego Wojciecha Hasa, zatytułowanego Rękopis znaleziony w Saragosie, tutaj z pamiętną rolą Zbyszka Cybulskiego. I proszę bardzo, właśnie dokładnie mówię o tym miejscu. Jak Państwo nałożycie tutaj te kadry, to jest właśnie to miejsce. Co powoduje, że filmowcy tak chętnie wracają właśnie tutaj? No, spróbuję tak trochę pozgadywać. Pomijając sprawę, widzimy tą właśnie skałę. Ona jest ostrzeliwana przez artylerzystów. I zaraz Państwu pokażę też w zbliżeniu. No, mam nadzieję, że filmowcy tutaj nie zrobili krzywdy tym pięknym skałom. To by było naprawdę okrucieństwo wobec tych skał. O, widzicie Państwo? Dokładnie jak widać tą skałę tutaj. Bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawe. Jak będziecie Państwo właśnie w okolicach Częstochowy, do Olsztyna nie jest daleko. Naprawdę, trzeba koniecznie tam pojechać. A tu mamy nieco szerszy plan, proszę zobaczyć. Pięknie się ta skała prezentuje, prawda? W filmie Hrabina Kozel te góry udają Szwajcarię saksońską, bo akcja filmu się dzieje w okolicach Drezna. I tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie miałem okazję niedawno tam być. I proszę zobaczyć kilka zdjęć właśnie z okolic tych, o których wspomniałem. Czy one tak bardzo się różnią od naszych skał? Według mnie nie. Ale wróćmy do naszego pięknego kraju, bo chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch filmach w tej lokalizacji. Demony wojny według Goi w reżyserii Władysława Pasikowskiego, gdzie te skałki zagrały, o ile dobrze pamiętam, Bośnię. No i ostatni film, Polonia Restituta w reżyserii Bogdana Poręby. I tu dla odmiany mamy Francję. Scenę zaprzysiężenia żołnierzy polskich naszej błękitnej armii. Nieubłaganie nadeszła ta chwila, kiedy musimy opuścić Olsztyn. No ciężko się rozstawać z tym jakże interesującym miejscem, no ale obowiązki wzywają, więc ruszamy dalej. Jeżeli ruszymy szlakiem Orlich Gniazd i zatrzymamy się właśnie w tym miejscu, czyli w ruinach, pod ruinami zamku w Ogrodzieńcu, no to mamy kilka filmów. Mamy film Janosik Jerzego Passendörfera z 1973 roku, lubiany serial. Film z 1980 roku pod tytułem Rycerz w reżyserii Lecha Majewskiego. Uważam, że to jest taki niedoceniony reżyser, często mylony z Januszem Majewskim. I tutaj też jest niezła obsada, bo i Frycz, i Olbryski. Mało znany jest ten film Rycerz. Oczywiście będę mówił bardzo dużo o filmie Andrzeja Wajdy, filmie Zemsta z 2002 roku. No i może zaproszę Państwa do środka. Jeżeli chodzi o samą obsadę filmu Zemsta, to nie dalej jak
miesiąc temu rozmawiałem z Heniem Gołębieskim na temat właśnie jego udziału. On miał taką małą rolę tutaj murarza, ale wspominał bardzo dobrze ten czas, kiedy kręcono Zemstę. No ale jakaż to była obsada. Podstolina, Katarzyna Figura, Cześnik, Janusz Gajos, Rejent Milczek, Seweryn, genialna rola. Klarę grała Agata Buzek. Także no, obsada była naprawdę, że tak powiem, mistrzowska, z najwyższej półki. Wnikliwy widz, który chciałby odszukać literalnie te obrazy, które pamięta z filmu, będzie miał kłopot, będzie miał duży problem z racji tego, że tutaj była bardzo, bardzo rozbudowana scenografia, jeśli chodzi o adaptację tych ruin. Czyli tak, otwory okienne zostały po prostu zamienione w okna. Dobudowano całą fasadę. Tu, gdzie teraz stoimy, to jest miejsce, gdzie powstała jakby dodatkowa tutaj ściana z okiennicami i z oknami. Co najważniejsze, dziedziniec zamku był przecięty murem z takim wyłomem. No oczywiście no to jest najważniejszy, że tak powiem, rekwizyt w Zemście, bo wokół tego muru dzieje się cała intryga, jak pamiętacie. Jak nawet lekturę, kiedy przerabialiśmy, no to ten mur właśnie odgrywał rolę takiego symbolu, który dzielił tutaj naszych skłóconych Polaków. Schody, które prowadzą do rejenta, one zostały dobudowane. Także na próżno będziecie Państwo szukać, porównując te kadry filmowe, bo nie znajdziecie ich, dlatego że to był element scenografii, bardzo dobry zresztą. Ktoś powie, hola, hola, a gdzie Papkin? Ha, hultaje, precz mi z drogi, bo na miazgę was rozgniotę. Nie zostanie jednej nogi, bo mam diablom dziś ochotę. No nie umknął, bo właśnie tą rolę Romana Polańskiego zostawiłem sobie na deser i chciałbym wystawić taką osobną laurkę panu Romanowi, bo przyznaję, że różnie z tym bywało. Roman Polański grywał w swoich filmach i nie tylko w swoich, tam już wymieniając pokolenie. Wyobrażam sobie, że czasami aktorzy zmęczeni, powiedzmy, czy zdenerwowani jakimiś podpowiedziami reżysera, myślą sobie w duszy, no zagraj sam, pokaż nam, jak powinno się to zagrać, tak? Łatwo jest wymagać, a może pokaż. I w tym przypadku Roman Polański pokazuje kunszt aktorski również. I mi się wydaje, że jako reżyser buduje swój autorytet w ten sposób, chociaż on nie potrzebuje budować autorytetu, bo go posiada, ale na pewno aktorzy, którzy oglądali Zemstę i widzieli, w jaki sposób zagrał, no, czapki z głów. Oczywiście pamiętacie Państwo z książki, czy też z filmu o tym, jak on się skarży, jak Klara postawiała mu warunki za mąż pójścia, że musi dla niej zdobyć krokodyla i mówi, kurczę, no co za czasy, kiedyś to jakaś panienka to chciała, żeby jakiegoś kanareczka jej sprezentować, czy coś w klatce, a tutaj, jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby. To nie tylko to jedno powiedzenie przeszło do mowy potocznej, ale chociażby to, co mówi rejent Milczek, mówi, nie brak świadków na tym świecie z przekąsem, jeśli chodzi o jakieś fałszywe świadectwo, które trzeba dać przeciw bliźniemu. No i przede wszystkim, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Już w epilogu, w takiej ostatniej scenie, w zasadzie już widać literki, cytuję właśnie ostatnie słowa hrabiego Fredry Zemsty, gdzie mówi, że to jest zgoda, wtedy Pan Bóg rękę poda.